Hej kochani! Cześć! Jak widzicie, jestem tu z siostrą, jak widzicie mamy zrobione make-up, bo przed chwilą robiliśmy Get Ready With Me na kanale Kesencji. Także link znajdziecie na dole, możecie tutaj kliknąć i też przekieruję was tutaj, do film, tu, żebyście mogli zobaczyć, jak te makijaże robiłyśmy, bo szykowałyśmy się razem. Pokażemy wam dziś kosmetyki z kosmetyków z Ameryki, które zamówiłyśmy sobie nawzajem, więc to też było takie śmieszne. Ostatnio Darek mi zamawiał, kupował kosmetyki i też zamawiał online i wam się to podobało i tym razem stwierdziliśmy, że zrobimy takie combo, że siostra mi zamawia, także pokażemy wam, co sobie. Zacznijmy od początku. Podkład, który sobie nałożyłyśmy. Ja dostałam dwa podkłady od Karoliny. Pierwszy to jest podkład z Bourjois, którego już używałam wcześniej, więc wiem, że jest fajny, że go lubię, chociaż ten jest bardziej żółty niż... A jaki to jest kolor? Na co dzień. To jest beige, light beige. Czyli 53. 53. To jest ten, który zwykle ja używam. Miałam chyba jakiś jaśniejszy, ale to też czyli jest dobry. Czyli 51 wcześniej. Może. A drugi to jest... Co mam przeczytać? On do tła. I drugi to jest spalzy matujący. Nie używałam go jeszcze, więc nie mogę za dużo o nim powiedzieć. Ale zabierasz go ze sobą, prawda? Zabieram, muszę sobie go sprawdzić, bo jest śmieszny. Słuchajcie, on jest w formie takiego musu. W środku on nie wylatuje. Widzicie, to jest taka piana. I bardzo mocno kryje. Ty go używałaś? Na ręku. Zobacz sobie kolor, bo byłam ciekawa, co powiesz. To jest tak jak z Maybelline były kiedyś te w słoiczkach musy, no to to jest... Niewygodnie się wyjmowało. Ej, chyba spoko. Bardzo dobra, zobaczymy, dam znać. Kasia mi wybrała podkład, który mam właśnie na buzi, to jest Dermacol Acne Cover Makeup and Corrector Tea Tree Oil. Olejkiem z drzewa herbacianego, zawsze zapominam. Powiem wam, że fajnie mi się go nakładało, tylko nie kryje zbyt mocno. Musiałam sobie rzeczywiście poprawić tym korektorem. Korektor jest troszkę za mało kamuflażowy, za mało kryjący. Jest taki bardzo, bardziej wodnisty. On może się tu wydawać, nie, tutaj to nic nie widać, ale na ręku się wydaje ciemny. Natomiast ładnie się wtapia w ten podkład. Nie kryje zbyt mocno. Ja bym chciała, żeby ten korektor jednak mocniej krył, ale rzeczywiście skóra tak delikatnie szczypała, tak jak przy stosowaniu kosmetyków przeciwtrądzikowych, więc to jest fajne. Myślę, że fajne rozwiązanie dla osób z trądzikiem. Chcę jeszcze dodatkowo walczyć z tym trądzikiem. Podczas noszenia makijażu, Boże, jakie to było długie. Teraz puder. Kasia mi wybrała puder z Hean, Matte Rice Powder. Miałam już całe opakowanie, zużyłam. Tak? Bardzo go lubię, bardzo, bardzo lubię ten puder. No, dobrze. Ale trafiłam. Skąd wiedziałaś? Nie wiem, spodobał mi się. Tak ci się podoba? Tako. Fajnie kryje, fajnie mi zmatowił ten podkład. Tak? Także to zadziałało. A twój? Ja dostałam z Maybelline podkład, Boże, gdzie on tutaj jest nazwa? Super Stay Better Skin. Chyba miałam nawet kiedyś taki podobny, ale tym razem nałożyłam go pędzlem, więc po prostu mi zmatowił. Nie byłam ze skórą, więc też ciężko powiedzieć. Zwykły, miły puder. Pokażę, jak wygląda właśnie w środku, bo ma taką silikonową gąbkę. Właśnie, bo ja go kiedyś nakładałam tą silikonową gąbką, która jest tutaj dołączona i to nie działa. Czyli jednak pędzlem. Jednak pędzlem trzeba mieć. Teraz jeżeli chodzi dalej o... Aha, jeszcze korektor możesz pokazać, bo ci korektor co mówię. A i korektor dostałam, co to jest? To jest Bourjois Healthy Mix. Jest, co ja mam na głowie. On jest bardzo gęsty, więc trzeba go mało nakładać. Ja sobie tak za dużo nawaliłam trochę. No chyba przykro mi tam co trzeba. Nie widać, że nie spałam. Nie, jest okej. Okay. Teraz róż, bronzer, rozświetlacz. Kasia mi wybrała Freedom Makeup, to jest takie trio. Wszystko mi się podoba, oprócz tego, że rozświetlacz ma taką bazę bardzo perłową, taką białą perłę. Jest taki właśnie biało-perłowy. A reszta kosmetyków jest bardziej złota, czyli ten róż i ten bronzer są bardziej złote. I to mi się trochę kłóciło na policzkach, ale nałożyłam sobie Kasi rozświetlacz, bo mi się bardzo podoba i mam go w domu. Gdzie ja go wsadziłam? Tu jest. Czekaj, to obydwa, bo już szukam te... I Kasi, użyłam Kasi rozświetlacza. Rozświetlacz nie wiem, jak jest... się podoba, ale jestem zachwycona. No nie, mi się nakładanie tego nie do końca podoba. No. Tak sobie wzięłaś tak na palce, a ja tak jakoś nie mogłam. Bo wiecie, za jego trzeba bardzo dużo, bo to jest Vivid Baked Highlighter z Makeup Revolution i on jest bardzo suchy. Bardzo, no. Jest niestety bardzo suchy, bo go nie jest kremowy. Ja go po prostu biorę w ten sposób, mocno tak wcieram na palec. Dopiero mam tutaj kosmetyk. Ale ładnie wygląda na policzku. No, wygląda obłędnie, bo się tak bardzo ładnie mieni. Mi się ten efekt podoba, no ale to zależy, czy ktoś lubi taki mocny rozświetlacz. Mm. A na policzkach mam Insta Glow z Miss Sporty. Jest naprawdę fajny. Wydawało mi się, że zrobiło mi jakąś plamę, ale chyba nie jest źle. Jest fajne. I bardzo lubię róże z tej serii. Jeżeli będziecie gdzieś upolujecie, to sobie kupcie, bo są bardzo trwałe, trzymają się cały dzień. Właśnie takie jakby ala wypiekane. Miss Sporty daje radę. To zresztą wam mówiłam w tej promocji rozmanowej. Teraz co było dalej? Cienie. Palety cieni, które sobie wybrałyśmy nawzajem. Kasia mi wybrała MUA Makeup Academy Winter Forest. No. Ja dostałam z W7 Color Me Buff i to jest
O Jezu, czy ja to muszę być pokażę? No. I to jest taki odpowiednik Naked. Tak, mhm. Tylko nie wiem którego właśnie, nie jestem w stanie... To jest mieszanka, wiesz? Dwójka, jedynka, dwójka. Wydaje mi się, że to jest mieszanka, nie przypomnę sobie, ale w każdym razie pigmentacja jest bardzo ładna, może teraz tak nie wygląda za bardzo, ale ładna pigmentacja, trochę się sypią, więc trzeba uważać. Ale to nie jest okej. Bardzo fajna paleta właśnie, ja chciałam powiedzieć, że ładnie wygląda w tych oczach. Bardziej chyba jest... bardziej oświetlające są te cienie niż te oryginalne Naked. Możliwe. Naprawdę mocne. Ten jasny cień perłowy to naprawdę od razu widać. Te cienie natomiast są bardzo kredowe. Musiałam nałożyć ich więcej, żeby mieć pigment, także na pewno trzeba je nakładać na bazę. Same w sobie ładne mają kolory, tylko trzeba właśnie ich więcej nałożyć. I są całe matowe, to jest fajne. Na pewno te kolory granat i zieleń to nie są moje odcienie, ja jednak bardziej brązy. Także użyłam sobie tak różnych kolorów. Nie jest ta paleta zła, także myślałam, że będzie gorzej, ale nie jest zła. Nałożyłam natomiast na bazę. Nie miałyśmy żadnego linera. Nie wiem, jak to się stało w ogóle. Ale ja wybrałam właśnie produkt do brwi. Taki. Cóż to jest? To z Catrice. Ja mam kredkę z Catrice, jest bardzo dobra. Mhm. Velvet Brow Powder Artist. Oh. Musisz pokazać właśnie, jak to wygląda, bo to jest bardzo śmieszne. Jest bardzo śmieszne, to się tak... O Jezu, to widać tam. Trzeba tak naciskać dziwnie. No. Ja tego jeszcze nie mogę do końca obczaić. Ale działa. Ale działa, ładnie sobie to wyglądało. Bo ja mam coś podobnego z Maybelline Brow Satin i też z jednej strony ma kredkę, której za bardzo nie lubię, wolę właśnie tą końcówkę z cieniem. I po prostu sobie tak, wiecie, wprowadzamy ten cień. I naprawdę fajnie działa. Także odpowiednik tego Brow Satin macie w Catrice. Bardzo fajnie. Znajdziecie też. Przedostatnia rzecz. Przedostatnia rzecz, tuż, gdzie jest mój tuż? Tu. Najlepszy tuż w ogóle na świecie. Zobaczycie w teście, koniecznie zobaczcie test. Super się nakładało, jest dwustronny, no jest po prostu boski. Ja go od razu tutaj chowam, reszty mogę zapomnieć, tego nie. To jest najlepszy tuż, kupcie go sobie, jeżeli lubicie takie duże rzęsy pogrubione. Ma bazę białą, którą nakładacie sobie, tak rozczesujecie dobrze rzęsy, nakładacie na całą długość i później wszystko to musicie pokryć czarnym tuszem, co jest fajne, bo właśnie wiecie, gdzie nakładać jeszcze, żeby... No naprawdę, rzęsy są fantastyczne. Jakieś długie takie się zrobiły. Nie są bardzo sztywne, są takie średnie, nie są ani sztywne, ani bardzo miękkie, są ok. No, my lubiłyśmy tą wersję poprzednią, tą bordową, niestety już nie ma jej, ale to jest nowa wersja Superstar. Polecamy, super. I usta. O, dlatego tak wyglądam dzisiaj. Ja dostałam z Golden Ghost numer 28. Bardzo ciemny fiolet. To jest ta pomadka matowa, ich słynna. To jest wielki hit w Polsce. Tak? Mówię, że nie macie w Anglii w tamtym szkole. Chyba nie. Może są jakieś polskie sklepy, czy jakieś takie drogerie internetowe, ale ja nie patrzę. I co oni sądzisz, jak się nakładało? No jest fajne, nakłada się dosyć łatwo. Też za jednym razem już mam kolor, za jednym pociągnięciem. Tak, to jest no ale nie wyjdę w nim chyba, nie wiem, jakoś tak. Nie czujesz się w tym kolorze? Nie za bardzo. Musisz spróbować innych w takim razie, bo inne są naprawdę fajne. Ja dostałam z... Zostawiasz lat? No, a niby mat. Ja dostałam z Makeup Revolution Ultra Velour Lip Cream i to jest typowy właśnie taki krem, matowy krem, ale to nie jest liquid lipstick. To jest właśnie taki bardziej miękki. Tak wiecie, można się pomazać, jest waniliowy smak, to co lubię. Nie jest bardzo kryjący, jest przejrzysty ten kolor, ale kolor ma przepiękny i ma fajną nazwę. Ale ładnie pachnie. Pięknie pachnie wanilią i chcę wam właśnie znaleźć opakowanie, żeby wam przeczytać, tam jest chyba. Tam. Nie, to jest od tuszu. Tu, kurczę, o jest. I nazwa jest fajna, bo nazwa ma do 8 godzin się w ogóle trzymać, wow. Nazwa to jest Can We Just Make Love Instead? Can We Just Make Love Instead? Fajny kosmetyk. Nie wiem, czy będzie się tak długo trzymał, ale wygląda ładnie, naprawdę ładnie, także to mi się podoba. I co jeszcze? Aha, jeszcze miałyśmy w gratisie, bo zawsze możecie za grosz sobie właśnie wybrać. Nie wiedziałam, co to jest. Wybrałam zmywacz z Essie, taki malutki i to jest Glitter Nail Polish Remover. I to jest, z tego co wiem, to jest w formie żelu. Uważaj, bo już sobie wylałam to na rękę. Nakłada się to na paznokcie i później się to jakoś ściąga, ale nie jestem pewna, jak to się dokładnie robi. Żeby poczytać jeszcze na ten temat, bo tu jest napisane Scrub in Gel Formula. Okej, listę wszystkich produktów znajdziecie na dole. Dajcie też znać, jak wam się podobał film. Nasze piękne makijaże. Idźcie się do Kasi, zobaczcie, jak robiliśmy razem Get Ready With Me, bo miałyśmy kupę śmiechu, malując się razem. Niestety Kasia już wraca do Szkocji i jest mi bardzo, bardzo przykro. Następnym razem przyjedzie na 2 tygodnie, a nie na tydzień. O Jezu. Bo niestety nie zdążyłyśmy nagrać razem. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa. Wake up.